Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy święty Paweł raz na zawsze rozstrzyga kwestię, czy Adam jest faktycznie jednym mężczyzną doskonałym, stworzonym przez Pana Boga? Czy można, jak współcześni teologowie, twierdzić, że Adam to taki symbol takiego plemienia małpoludów? O tym dzisiaj sobie między innymi porozmawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria magna patri, comparsit gloria nator, spiritui. Kontynuujemy omawianie listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian, rozdział 4. Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Uczynki dają powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem, tylko przed ludźmi. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. To jest kluczowe dla rozumienia Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament, który właśnie rozumie tą relację z Panem Bogiem bardzo mocno, jako taką pracę, za którą należy się jakaś zapłata. I Nowy Testament, który wprowadza to na wyższy poziom, bo wszystko podlega pod pewną łaskę, jest darem łaski, a nie jest po prostu wypracowane poprzez nasze własne siły. I to wejdzie bardzo głęboko w całą, po prostu całą strukturę życia kościelnego. Mówiłem o tym a propos duchowości i mistyki, to było chyba 2 materiały temu, czy 3 materiały temu a propos świętości i tego, że świętość polega na tym, żeby wiele od Pana Boga brać, a nie żeby wiele mu dawać. To jest właśnie to tutaj. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiara jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia. Zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu. Aha, czy to znaczy, że nie ma znaczenia, co robimy? Spokojnie, zaraz się tego dowiecie. Przeto, czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Tu widzimy też kontekst, całość jest oczywiście w tym właśnie kontekście dyskusji wobec tego, czy poganie tak po prostu mogą zostać zbawieni. Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem. To jest bardzo piękne, że święty Jakub argumentuje na tym samym dokładnie obrazie Abrahama w drugą stronę, bo właśnie można argumentować też w drugą stronę, w sensie, że Abraham dzięki swoim uczynkom osiągnął tą wielkość i świętość, bo po tym, jak już zasadniczo otrzymaliśmy usprawiedliwienie dzięki wierze, później przez uczynki musimy uczynić tą wiarę owocną. I tak w przypadku Abrahama, Abraham jest tutaj świetnym przykładem, usprawiedliwiony jeszcze przed obrzezaniem, jednak dowodzi przecież swojej wiary właśnie poprzez uczynki i Pan Bóg tego od niego również wymaga. I te dwa aspekty pięknie się uzupełniają. My tutaj pamiętajmy, to dla nas to może być takie nieoczywiste, po co tutaj tyle mówić o tym obrzezaniu, dlaczego to jest tak ważne. Rozumiemy, że tutaj dokonuje się ten kluczowy krok. To ma też pewne znaczenie w takiej współczesnej apologetyce, bo współcześni apologetycy, którzy są w ogóle moim zdaniem jakby to powiedzieć tak kulturalnie i dyplomatycznie, są najbardziej czasami współcześni apologeci, powiedzmy tak, apologeci współczesnego kościoła, o, żeby było jasne, właśnie ci, którzy tak z wielkim zacięciem bronią kościoła przed tymi złymi lefebrystami, którzy atakują kościół. Ci apologeci, moim zdaniem, to jest przykład najbardziej nieracjonalnej argumentacji, z jaką się w życiu spotkałem. To znaczy taką naprawdę u nich spotykam najbardziej sofistyczną argumentację, jaką tylko można spotkać. Na przykład w stylu
Ale przecież to, że po soborze coś się wydarzyło, to nie znaczy, że to przez sobór się wydarzyło. To, że po soborze ludzie nie wierzą po reformie liturgicznej, ludzie nie wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa, to taki przypadek. Jak się wykazuje, że można z przyczyny wnioskować na skutek i ze skutek na przyczynę, to znaczy, jeśli widzimy, że liturgia, nowa liturgia nie okazuje czci wobec Najświętszego Sakramentu, okazuje bardzo mało tej czci przez sposób traktowania Najświętszego Sakramentu, że można tutaj dostrzec bardzo konkretny związek między tym, że naturalnie, że jak się traktuje Najświętszy Sakrament tak, że każdy może go dotykać i przyjmuje się go na stojąco, jak jakiś zwykły taki właśnie poświęcony chlebek i nie zwraca się na niego za bardzo uwagi, tabernakulum się wyrzuca gdzieś tam na boczek, że w takiej sytuacji naturalnie, że ludzie przestaną wierzyć, że to jest faktycznie rzeczywiście obecny Pan nasz Jezus Chrystus. To oni powtarzają, ale to nie znaczy, że to jest po, to wcale nie znaczy, że to jest dlatego. Po prostu nie, to nie. I tego typu dyskusja się właśnie z tymi apologetami prowadzi. Dlaczego tutaj o tym mówię? Bo ci apologeci, to w ogóle było dla mnie takim momentem rozsadzającym mózg, że oni nie widzą różnicy pomiędzy Soborem Watykańskim II a przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy argumentują w ten sposób, ale przecież jak Pan Jezus przyszedł, to też pozmieniał zwyczaje. Ludzie, czy wy naprawdę nie widzicie różnicy pomiędzy przejściem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem? Tak, czyli cały Stary Testament jest ukierunkowany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko to zapowiada przyjście Mesjasza, odkupienie na krzyżu. To jest moment zmiany oczywiście, to jest moment zmiany. Sam Bóg ingeruje bezpośrednio, żeby wprowadzić rzeczy nowe. I Pan nasz Jezus Chrystus nie mówi, że słuchajcie, teraz oczekujcie na nowe zesłanie Ducha Świętego, bo będzie jeszcze to wcześniejsze, ale to jest mniej istotne. To nowe, czekajcie na to nowe za 2000 lat i wtedy to znowu wszystko się pozmienia w Kościele i wtedy to dopiero będzie prawdziwe chrześcijaństwo. No nie, no Pan nasz Jezus Chrystus jakoś tak nie mówi, wręcz przeciwnie. Duch Święty przypomni wszystko, co wam powiedziałem. I idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie ich zachowywać to, co wam przekazałem. Uczniowie mają to, co Pan Jezus przekazał, nieść na cały świat. Duch Święty ma przypomnieć to, co zostało przekazane. To jest już nowy Eternum Testamentum, to jest już nowy i wieczny testament. Nowy testament jest nowym i wiecznym testamentem, na który właśnie cały Stary Testament czekał. To jest oczywiste, że to jest ten moment zmiany tego. Tak, prawo zostaje wyniesione na zupełnie nowy poziom, sam Pan Bóg ingeruje. Nie ma w objawieniu Nowego Testamentu żadnej zapowiedzi tego, że będzie jakiś kolejny, nowy, zupełnie nowy etap, który zmieni wszystko w Kościele. A ci apologeci, bohaterowie obrony Soboru Watykańskiego II, mówią, że no tak, ale przecież tak jak Pan Jezus wszystko zmienił, to tak samo Paweł VI też może wszystko zmienić. I Jan Paweł II, i Franciszek, i tak jak święty Paweł, który przecież był apostołem, jak on razem z innymi apostołami, powiedzmy na Soborze Jerozolimskim, tak zwanym Soborze Jerozolimskim, ustanawia, że teraz już tych zwyczajów Starego Testamentu już nie ma potrzeby, żeby zachowywać. Tak samo Sobór Watykański II może ustanowić, że teraz już nie ma potrzeby, żeby ludzie byli katolikami, bo wszyscy tak naprawdę ludzie dobrej wiary są anonimowymi chrześcijanami. To oczywiście upraszczam, Sobór Watykański II tak bezpośrednio tego nie mówi, chociaż deklaracja o wolności religijnej dosyć mocno w tą stronę idzie i później cała teologia w tą stronę idzie, bo rozumiemy, jeśli czcimy, celebrujemy dzień, czy my nie, oni, jeśli oni celebrują dzień islamu w Kościele, no to celebrują, co celebrują? Fałsz? Nie, no oni uważają, że to jest droga, która prowadzi do zbawienia. To nic, że Pan Jezus powiedział, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Etam, to było wtedy. No i właśnie to jest argument tych apologetów. Tak jak Pan Jezus pozmieniał te zwyczaje, no to przecież na Soborze Watykańskim II też pozmienialiśmy te zwyczaje. No i Kościół może sobie pozmieniać zwyczaje, tak apologeci argumentują. To ja się w tym momencie zastanawiam, ludzie, z kim ja w ogóle rozmawiam. A więc, moi drodzy,
Pan Bóg zapowiedział przyjście Pana Jezusa i Nowy Testament. Cały Stary Testament ukierunkowany jest na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po przyjściu Pana Jezusa już nie ma jeszcze Nowszego Testamentu. Nie ma być trzeciego jakiegoś etapu dojrzałego chrześcijaństwa, który jest zupełnie inny od tego, co było wcześniej. Nie. My mamy zachować to, co zostało nam przekazane. Oczywiście myśl teologiczna się rozwija, ale tylko na zasadzie odkrywania tego, co jest zawarte już wcześniej w objawieniu i to nie może być sprzeczne z tym, co było wcześniej. Natomiast wy macie w swojej nowej teologii, wy, mówię, ci modernistyczni teolodzy, macie w swoim nauczaniu rzeczy ewidentnie sprzeczne, jak właśnie, co widać w tych celebracjach Dnia Islamu i Dnia Judaizmu, co widać w tym, że papież nie ma problemu z tym, że franciszkanie przed nim padają na twarz przed pogańskim bożkiem. To w ogóle nikomu nie przeszkadza, to jest fajne. Ludzie, ogarnijcie się. Wracamy do świętego Pawła. Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem. I dalej. Albowiem nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na prawie, to wiara straciła znaczenie, obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. To może być nieoczywiste zdanie dla współczesnego czytelnika. Otóż rozumiemy, prawo oznacza moralność, zasady postępowania, które zostają w tym sensie prawo moralne. To są zasady postępowania rozpoznawane rozumem, czyli wpisane w stworzenie i rozpoznawane rozumem, jak mamy, rozpoznajemy rozumem, jak mamy postępować. Prawa fizyki oczywiście działają trochę inaczej, po prostu działają na materię w sposób zupełnie automatyczny. Natomiast prawo moralne działa w ten sposób. Tam, gdzie nie ma prawa, tam nie ma też moralności. Tak, nie, materia nie będzie osądzona przez Pana Boga, bo nie zachowywała praw fizyki, albo zwierzęta nie będą sądzone, bo postępowały niezgodnie ze swoim instynktem. Bo tam, gdzie nie ma prawa, w tym tutaj moralnego, tam nie ma też moralności. Tam nie ma też moralności, tak, tam nie ma też odpowiedzialności. A więc bez prawa nie ma grzechu. O grzechu mówimy tylko wtedy, gdy faktycznie dochodzi do świadomego i dobrowolnego złamania prawa. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. To też istotne. Pamiętamy, że wcześniej było o tym, że to nie dzięki uczynkom został zbawiony, ale tutaj policzono mu to zostało za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Być może dla kogoś to jest zaskakujące, gdy święty Paweł mówi o wskrzeszeniu Pana Jezusa, a nie zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Oczywiście mówienie o wskrzeszeniu jest w pełni poprawne, no skoro jest objawione. Rozumiemy, że ludzka natura zostaje wskrzeszona przez boską naturę. A więc Bóg wskrzesza Pana Jezusa, można tak powiedzieć, i święty Paweł tak mówi. Przyjęło się, żeby dzisiaj mówić o tym, że Pan Jezus zmartwychwstaje, żeby podkreślić to, że Pan Jezus
Jezus jest faktycznie Bogiem. Także to jest, pomimo tego, że mamy tu dwie natury, to jednak ten człowiek jest konkretnie Bogiem i to jest jakby przesunięcie pewnego akcentu. Oczywiście słowo zmartwychwstanie w odniesieniu do zmartwychwstania Pana Jezusa również się pojawia u świętego Pawła. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, to jest rozdział 5. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. To jest piękny fragment. Chlubimy się z ucisków, bo ucisk wyrabia wytrwałość. A wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana zaś cnota nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Mówiłem już wielokrotnie o tym, że człowiek dojrzewa poprzez trudności. Tu mamy to opisane. Jak przechodzimy pięknie od takich rzeczy ziemskich, aż do boskich nadziei i miłości. Najpierw mamy ucisk, tak? To coś ziemskiego i trudnego, ale ten ucisk wyrabia wytrwałość. Wytrwałość, wypróbowaną cnotę. Wypróbowana zaś cnota nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Gdy ta miłość jest rozlana, wtedy też nadzieja zawieść nie może. A nadzieja to było. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć, tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też uzyskaliśmy pojednanie. Zwróćmy na to uwagę, jak optymistyczne jest to, co święty Paweł pisze, pomimo tego, że on doskonale rozumie ludzką słabość. Jeszcze po dwa rozdziały temu, w poprzednim materiale mieliśmy to, jak tam mówił o tej upadłej ludzkiej naturze. Tutaj jak bardzo jednak to jest optymistyczne, bo właśnie z tego wyrasta prawdziwy optymizm. Człowiek rozumie własną słabość i grzeszność, pogodził się z tym, że w takim jest stanie i wtedy może się otworzyć na Bożą łaskę. Panie Boże, Ty mnie napraw, Ty mnie prowadź, Ty mnie uświęcaj. I wtedy, gdy człowiek nie spina się tak, że ja muszę zrobić, ja muszę osiągnąć, tylko ufa Panu Bogu, oczekuje od Niego tej pomocy, robiąc to, co jest w stanie, wtedy faktycznie pełen jest nadziei, ufności i pokoju. I to jest faktycznie droga do uświęcenia. Święty Paweł doskonale to rozumie. Dochodzimy do kluczowego fragmentu, od którego zacząłem ten materiał. Adam i Chrystus. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. O tym wspominałem przed chwilą. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. A śmierć, która jest powszechna i przeszła nawet na tych, którzy na przykład właśnie jeszcze nie zdążyli zgrzeszyć grzechem na wzór Adama, ale zostali dotknięci, ciążył na nich ten grzech pierworodny, czyli brak łaski uświęcającej i utrata tych wyjątkowych darów nieśmiertelności, niecierpiętliwości, które były pierwotnie udzielone pierwszym rodzicom. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa.
Widzimy, że dla świętego Pawła to jest naprawdę bardzo ważna myśl teologiczna. To nie jest tylko jakaś taka przypadkowa kwestia tego, czy Adam faktycznie istniał jako jeden mąż pierwszy ze wszystkich ludzi, czy jest to określenie premienia małopoludów. To nie jest z punktu widzenia teologii obojętne. To jest podstawa nauki świętego Pawła o odkupieniu. Jedna z takich podstaw, jeden z fundamentów, z kluczowych elementów. Grzech jednego człowieka, które sprowadza śmierć, i śmierć jednego człowieka i Boga, który sprowadza życie. To jest dla świętego Pawła absolutnie kluczowe. Jeśli ktoś mi nie wierzy, że współcześni teolodzy tak nauczają, że Adam to jest taki symbol plemienia małpoludów, to mogę podlinkować, jak nie zapomnę. Pamiętam, omawiałem kiedyś krótko. Chyba to się pojawiło w jakimś poście, więc jest ten post jeszcze dawno, dawno temu, nie wiem, ze 2 lata temu już, w zakładce społeczności podlinkowałem jakiś artykuł dominikanina, który właśnie w ten sposób to tłumaczył, że wprawdzie Pius XII potępił takie nauczanie, taki poligenizm, to właśnie naukę o tym, że Adam, to jest tak naprawdę, to było wielu Adamów było wielu, w sensie takim, że to właśnie było takie plemię. No i ten dominikanin tłumaczył to w ten sposób, że no tak, za czasów Piusa XII to myślano, ta teoria poligenizmu zakładała, że ta jakby na całym świecie powstały takie plemiona małpoludów i właśnie oni powoli zaczynali mówić i zaczynali się z tego robić ludzie. Jest to dosyć groteskowa wizja, ale zgodnie ze współczesnym dogmatem ewolucjonizmu to oczywiście inaczej być nie mogło. Jeśli kogoś interesują te kwestie, to odsyłam do materiałów moich materiałów o ewolucji. Ja, jeśli chodzi o ewolucję, mam pogląd podobny do Freda Hoyla, który był zasadniczo ateistą, natomiast akurat w kwestii ewolucji uważam, że miał bardzo zdroworozsądkowe podejście. To tłumaczyłem w materiale Darwin i matematyka, czy matematyka i ewolucja, jakoś tak to się nazywało. W każdym razie, no i ten dominikanin tłumaczy, że no wtedy to myślano tak i dlatego Pius XII to potępił, ale współczesna poligeneza, a to zupełnie co innego. Dlaczego to jest zupełnie co innego? Uwaga, dlatego, że współczesna poligeneza zakłada, że to było tylko jedno plemię. No teraz wszystko to zmienia, no to oczywiste. Jak wcześniej było to, że to było wiele plemion i te wiele plemion zaczęło mówić w podobnym czasie, ale jak powiem, że to jest jedno plemię tylko i w tym to jedno plemię to jest Adam, no to wszystko to zmienia, to panie kochany, to przecież oczywiście, no to zupełnie inna teoria. No nie, no to jest naprawdę taki faryzeizm, w sensie talmudyzm, o tak należałoby powiedzieć, takie talmudyczne podejście do tematu. No nie, no oczywiście, że po prostu poligenizm zostaje potępiony i właśnie ma bardzo mocne podstawy teologiczne, które mamy właśnie zawarte tutaj, a więc Adam był taki, jaki jest opisany w Księdze Rodzaju. Był doskonałym człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Stworzonym bezpośrednio przez Pana Boga. To też było niedawno. To są takie momenty, które w których zastanawiam się, w których myślę sobie, ludzie. Niedawno była w komentarzach dyskusja wokół tego, co to znaczy. Ktoś przeciwstawiał to, co Pius XII powiedział, że można dopuszczać myśl, że Pan Bóg stworzył ciało człowieka, wykorzystując do tego materię ożywioną, to gdy bohaterowie myśli teologicznej przedstawiają wtedy dokumenty magisterium, ale przecież jest powiedziane wcześniej, przed Piusem XII, że Pan Bóg stworzył bezpośrednio ciało człowieka. No to ja się zastanawiam, ale na czym polega wasz problem? Rozumiemy, że bezpośrednio oznacza tutaj tyle, że nie może to być tak, nie może katolik wierzyć, że ciało człowieka powstało po prostu na drodze takich drobnych, powolnych procesów ewolucyjnych. Katolik nie może wierzyć, że małpolud ewoluował i w pewnym momencie Bóg tchnął taką duszę. To tak moderniści też chętnie będą sobie tak to właśnie tłumaczyli, że właśnie to plemię
takich małpoludów tam lata, tak? Takie małpy po drzewach i po ziemi latają, latają, latają i w pewnym momencie takim właśnie niewyczuwalnym dla historii tutaj Bóg tchnął taką samą świadomość w tego człowieka, a tak naprawdę to bardzo pięknie pasuje w cudzysłowie pięknie do teorii modernistycznej, a tak naprawdę to boskie tchnienie to jest tylko po prostu uświadamiający się człowiek. Nagle ten małpolud pomyślał sobie, myślę, więc jestem, albo coś w tym stylu i to jest to Boże tchnienie, on tak się stał człowiekiem. I oczywiście to jest potępione zarówno w tych wcześniejszych stwierdzeniach, że Bóg stworzył ciało człowieka bezpośrednio, jak i w tym twierdzeniu Piusa XII, że można zakładać, że Pan Bóg stworzył ciało człowieka z materii już uprzednio ożywionej, bo skoro stworzył ciało człowieka z materii uprzednio ożywionej, to znaczy, że wlewa w tą materię zupełnie nową formę, czyli to ciało staje się czymś zupełnie innym, czyli to, co tutaj nie naruszało, nie może to naruszać oczywiście tego, że ciało człowieka zostaje stworzone bezpośrednio przez Pana Boga. To znaczy, zarówno bezpośrednim stworzeniem jest, jeśli Pan Bóg używa materii ożywionej, czyli dajmy na to ciała jakiegoś małpoluda, w ten sposób, że przemienia to ciało w ciało doskonałe, ciało ludzkie, co ma jest i ciekawe i dziwne, tak, bo trudno to sobie wyobrazić, że w ogóle to trudno sobie wyobrazić wszystko, tak? Początek człowieka jest rzeczą taką dosyć trudną do wyobrażenia sobie, bo nigdy nic podobnego nie widzieliśmy. A więc taki małpolud mógłby, mógłby, to ciało mogłoby zostać przemienione, czyli ta materia byłaby wykorzystana do tego, żeby stworzyć zupełnie coś innego, właśnie ciało ludzkie. Byłoby to cudowne stworzenie, wykorzystujące tylko tą materię tego ciała małpoluda, być może rozbijające go w ogóle wcześniej na atomy i składające na nowo. Nie wiem, tak jak to należałoby sobie wyobrażać, ale tak to Pius XII ma na myśli, tak, że jest to stworzenie w sposób cudowny, nie przez powolną ewolucję, tylko stworzenie w sposób cudowny na bazie ciała, które już zostało, które było, tak. I tutaj przemawia teoria subsydiarności, zasada subsydiarności, w sensie takim, że Pan Bóg pozwala wykonać naturze to, co wykonać potrafi, czyli pozwala zbliżyć się tej naturze tak bardzo do ciała ludzkiego, jak to jest możliwe. Czy to jest możliwe? To znaczy, jak wspomniałem wcześniej, ja nie wierzę w to, że same procesy doboru naturalnego i przypadkowej mutacji mogą doprowadzić same w sobie, mogą doprowadzić do tak daleko idących zmian, do przeskoków pomiędzy gatunkami. A więc uważam, że tak jak Fred Hoyle, że tam jest jakiś jeszcze element, który jest nam nieznany i niezbadany i byłby zbadany pewnie, jeśli jest on w granicach naukowych. Nie mamy tutaj pewności w sumie, ale byłby, jeśli da się go zbadać, to byłby zbadany, gdyby nie to, że mędrcy tego świata zdogmatyzowali ewolucję i każdy, kto tylko podważy obecnie obowiązującą teorię ewolucji, to od razu jest heretykiem i schizmatykiem i się go wyklina i prawie, że pali na stosie, w pewnym sensie pali na stosie, takim społecznym stosie, nie, że fizycznie się go zabija, ale faktycznie można stracić swój, powiedzmy, dorobek naukowy, czy zostać wykluczonym ze względu na jakiekolwiek wątpliwości, najmniejsze wątpliwości wobec dogmatu ewolucyjnego. Za 100 lat będą się z nas śmiali z tego powodu, w sensie z naukowców tych czasów, za to zdogmatyzowanie teorii ewolucji, ale to zupełnie inna kwestia. W każdym razie przemawiałaby za tym może w jakimś stopniu to zasada subsydiarności. Przeciwko przemawia to po co, czy faktycznie to w jakiś sposób, i tak stworzenie tego ciała wymaga tej Bożej ingerencji. No w jakim sensie Pan Bóg mógł wykorzystać jakieś elementy tego kodu DNA, który już tam i tak został przez niego stworzony, no ale być może nie bezpośrednio, w sensie, że zaczątki zostały stworzone, jeśli w jakiś sposób faktycznie mogły się zmieniać. To wiemy, że trochę kod DNA oczywiście może się zmieniać, modyfikuje się cały czas na naszych oczach, natomiast no właśnie w stopniu takim dosyć mikroskopijnym. W każdym razie
Można to zakładać, tak? I jest to możliwe, że Pan Bóg wykorzystał materię nieożywioną. I jedno i drugie jest bezpośrednie. Rozumiemy, jeśli przyjmiemy taką zupełnie literalną interpretację tego stwierdzenia, z prochu ziemi został stworzony Adam, czyli jeśli przyjmiemy, że to oznacza materię nieożywioną, to również nie jest bezpośrednio w 100%. Rozumiemy? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że Pan Bóg stworzył bezpośrednio ciało człowieka, to oznacza, że stworzył z niczego tą materię ciała człowieka, a to jest ewidentnie nie tak, jest napisane w Piśmie Świętym. Jest powiedziane, że to jest z prochu ziemi, czyli Pan Bóg jest objawione, że jest to z materii już uprzednio istniejącej. No i teraz ten proch ziemi, materia uprzednio istniejąca, przecież przechodzi procesy chemiczne i powiedzmy fizyczne w uproszczeniu. Różnym procesom taka materia podlega. Ona też przeszła pewną drogę, tak? Pewien proces i Pan Bóg wykorzystuje tą materię do tego, żeby ją stworzyć, a więc żeby stworzyć ciało człowieka. Więc czy wykorzystuje taką materię, czy tą materię organiczną w tej czy w innej formie, wszystko jedno. To znaczy z punktu widzenia teologicznego to naprawdę nie ma co kruszyć kopii i czego się czepiać. I jedno i drugie jest wystarczająco bezpośrednie, nie w pełni bezpośrednie, bo gdyby to miało być w pełni, w 100% bezpośrednie, to nie mogło, to musiało być faktycznie stworzenie tego ciała z niczego. Oczywiście stworzenie duszy, no, tym bardziej no, to jest stworzenie właśnie z niczego, jak w przypadku każdej duszy ludzkiej. No tu przy okazji pamiętam, że ktoś się kiedyś gorszył, jak użyłem w jakimś materiale, że zgodnie z zasadą, z teorią ewolucji, zgodnym jest coś, nie pamiętam co to było. To oczywiście właśnie tak myślę o teorii ewolucji, to znaczy bez wątpienia istnieje zasada doboru naturalnego, to znaczy bez wątpienia jednostki i gatunki rywalizują między sobą i faktycznie pewne cechy są bardziej korzystne, mniej korzystne, no i przyczyniają się wtedy do przetrwania takiego gatunku. To jest zgodne z teorią ewolucji. Na przykład zgodne z teorią ewolucji właśnie jest to, że cywilizacje ludzkie, które mają wysoki przerost naturalny, wypierają te, które mają niski przerost naturalny. To jest zgodne z teorią ewolucji. I gdy mówię o czymś, że coś jest zgodne z teorią ewolucji, to mam na myśli te proste, obserwowalne fakty. I zwracam na to uwagę tym, którzy w jakiś sposób wciąż uważają, że teoria ewolucji, jest taką kluczową, bezbożną teorią czasów współczesnych. Zwracam na to uwagę, że to bez wątpienia odegrała właśnie taką rolę. Tylko nie tyle sama teoria ewolucji, tylko ten dogmat właśnie o teorii ewolucji, czyli niemożliwość ruszenia tej teorii, za zdogmatyzowanie jej w obecnej formie, przynajmniej w pewnych tego aspektach. Ja zwracam na to uwagę, że teoria ewolucji w pewnych tych prostych, obserwowalnych aspektach właśnie na przykład doboru naturalnego staje się powoli wybitnie faszystowska, to znaczy w cudzysłowie faszystowska, w sensie staje się wybitnie kontrrewolucyjna, bo pamiętajmy o tym, że rewolucja pożera swoje własne dzieci i tak jak Darwin wcześniej posłużył, był niesiony na sztandarach rewolucji. Wkrótce, jestem pewien, że wkrótce Darwin będzie jednym z najbardziej znienawidzonych przez rewolucjonistów naukowców. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że u niego właśnie dobór naturalny, kluczową rolą, kluczowym elementem doboru naturalnego jest dymorfizm płciowy. Są kwestie płciowości, gdzie są dwie płcie, tak? Gdzie jest kwestia przyrostu naturalnego, demografii i tak dalej, i tak dalej. Teoria ewolucji nie może istnieć bez tych elementów. Stąd biologia, tak jak wcześniej właśnie w duchu tego dogmatu okołoewolucyjnego, była takim, można powiedzieć, jednym z naukowych nośników rewolucji, tak przecież dzisiaj to widać wyraźnie, że już współcześni rewolucjoniści nie lubią biologii. Oj nie, bo na poziomie biologii najłatwiej można dowieść, że płcie są dwie i że służą do rozmnażania. I teoria ewolucji zakłada właśnie, że przetrwają te społeczeństwa, które mają dużo silnego potomstwa. I że zgodnie z teorią ewolucji głównym celem istot żywych jest przekazanie materiału genetycznego, czyli rozmnażanie. Rozumiemy, jak bardzo to nie pasuje współczesnym rewolucjonistom, bo rewolucja poszła już krok dalej. Tak po tym, jak już odrzucono, używając dogmatu okołoewolucyjnego, zaatakowano, zadano kolejny cios, prawdzie
katolickiej prawdzie, Kościołowi. Potem już postąpiono krok dalej i stwierdzono, że w ogóle najlepiej, żeby ludzi nie było, że w ogóle tak naprawdę to biologii nie ma, płci nie ma i najlepiej, żeby ludzie się nie rozmnażali, bo to prowokuje dwutlenek węgla i w ogóle człowiek może być tym, kim chce i płeć to jest tylko konstrukt społeczny. Co już jest takie tak groteskowe, że ewidentnie satanistyczne, bo po tym poznaje się między innymi działanie złego ducha. On robi rzeczy tak szalenie groteskowe, że człowiek drapie się po głowie, patrząc z zewnątrz i myśli, ludzie, co tutaj się stało? No i właśnie przez to, że poszło to w tą stronę, no to nagle Darwin stanie po naszej stronie. Tak trochę przypadkiem, tak? I on oczywiście sam nie stał po naszej stronie, ale elementy jego nauczania stają się już powoli faszystowskie. Warto o tym wiedzieć, bo będzie można, jest to zawsze na swój sposób zabawne, gdy można użyć broni rewolucjonistów przeciwko nim samym. Zabawne i dosyć skuteczne, więc po prostu zachęcam do tego, żeby mieć tego świadomość. Powoli dochodzimy do końca rozdziału 5. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, nie plemienia małpoludów, tylko jednego człowieka, wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Swoją drogą w tych teoriach też jakoś tak śmiesznie tłumaczy się ten grzech pierworodny. To znaczy, że właśnie te małpoludy dochodzą do samoświadomości i mówią sobie, myślę, więc jestem, tam obgryzając coś, tak siedząc przy ognisku, nie wiem, czy już miały ogień, czy nie, wskąpnie z tymi teoriami. Myślę, więc jestem. I wtedy uświadamia sobie, chyba tak ten dominikanin tłumaczył grzech pierworodny, że uświadamia sobie, że ale Bóg jest jeszcze większy. To jest groteskowe, ja wiem, no ale właśnie o to chodzi. Czyli uświadamia sobie jakąś taką odległość siebie od Boga i to rozumie wtedy, że to jest ta dystans człowiek-Bóg i to jest ten grzech pierworodny. No rozumiemy, że to nie ma nic wspólnego z katolicką nauką. Jest taką właśnie taką szatańską farsą, taką szatańską groteską. Natomiast prawo wkroczyło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Magna Patri. Comparsit gloria nato, Spirit.